Ziomeczki, z tej strony oczywiście Polski Cwaniak. Witam was po krótkiej przerwie na moim kanale, bo ostatni filmik, w ogóle aktywność na moim kanale, no była 5 dni temu, no 6, no powiedzmy tydzień, tak? Tydzień temu wrzuciłem jakiś ostatni filmik, no i od tego czasu nic tam nie robiłem. To z powodu, było to spowodowane tym, no, że miałem... Nie miałem czasu i no i w ogóle zaraz wam powiem, tylko zajmamy tego, czekajcie. Jedziemy, no ja witam. Ostatnio dużo przykrości mam w szkole, ponieważ jak wiecie były te cholerne egzaminy. Nie wiem czy to mam się czym chwalić, ale z egzaminu z matmy i z przyrodniczek napisałem najgorzej z klasy, wiecie, z tych próbnych. Ponieważ z matmy dostałem chyba 4 punkty, a z przyrodniczych nie wiem, 20. Ale to ja tak mało dostałem dlatego, że ja ciągle powtarzałem, że to tylko próbne. W ogóle tych próbnych nie powinno być, bo po co? One są niepotrzebne. No i mój system rozwiązywania tych testów był taki, że nawet raz przeczytałem i jak fotolotka po prostu jechałem, te wszystkie liczby zaznaczałem lub A, A, B, C, tam wiecie, D. Którą mi się podobało, to tą liczbę, wiecie, zaznaczałem jako poprawną, no i dlatego tak wyszło. I teraz każda praktycznie, ale to każda, ale najgorzej ta nauczycielka z matmy mi to wypomina, nie wiem, idzie dostać pierdolce z tym, no ale niestety muszę to jakoś przeżyć, mam to wszystko w dupie, tak, o, jakiś znajomy dołączył, ho, ho, ho. I to było też takie lekkie spodobanie tym, ale nieważne. Dzisiaj u mnie w szkole było, jest zebranie, było, nie, no było. Czyli wczoraj, bo widok na ci jutro. O, fuck, fuck. Ale ode mnie nikt nie poszedł z domu, ani mama, ani tata, z tego powodu, że pracują, nie mają czasu. I ja upicie, bo tak to bym miał niezły wpiernicz. Tak, no i drugą rzeczą, dlaczego przez tydzień czy tak nie było filmików, to jest to, że odebrałem w tamten czwartek dokładnie, czyli tydzień temu, no gdzieś tak, odebrałem mój skuter z naprawy i sobie teraz regularnie często jeżdżę. I w ogóle jakoś nie wiem, ostatnio straciłem zapał na przykład do siedzenia przed kompem, to z jednej strony dobrze, tak, bo no wejdę od czasu do czasu, jak coś nie ma Facebooka, ale wiecie, nie gram już tak często. Już tak nie no life, je, przez cały czas, no to z jednej strony może i dobrze, tak? Bo posiedzę sobie na TV, czy nie wiem, czy porobię coś tam innego, a nie tylko na kompie. No i polecam wam też tak troszeczkę zrobić sobie jakąś przerwę. Ale to nie znaczy, że teraz nie będzie w ogóle filmików, bo będą, jak wiecie, teraz już idą święta. U mnie był już niedawno, ale stopnią niestety, no i to mi też pozwala, że stopnią jeździć na moim skuterze, bo o ile spadnie śnieg, to nie bardzo. Bo bym się wywalił, bo to nie jest żaden cross, co nie? Bym się wywalił, bo była kaszana, a właśnie. Odkąd odebrałem tego skuterka mojego z naprawy, właśnie, miałem wam to powiedzieć. Jechałem sobie, o, zabrałem siostrę na przejażdżkę, mówię, dobra, pojedziemy sobie. I pojechałem koło szkoły, tak, koło mojej budy, kurde. Pojechałem na taki parking, zawróciłem. I na zakręcie, jak wyjeżdżałem, wywaliłem się razem z siostrą. Dlaczego się wywaliłem? Już wam mówię. Wiecie, jak jest zima, to sypią solą, piaskiem, tak? Te piaskarki zasrane. No ja, tam było dużo tego piasku, czy tam tej soli zmieszanej, no piasek ze solą. No i po prostu wpadłem jakby w taki poślizg, no i się wywaliłem. Na szczęście nic mi się takiego poważnego nie stało, poza obdartą nogą i bólem przez jeden dzień. Przez dwa dni, że tak powiem, no. I to właśnie mi się przytrafiło, wywaliłem się w piątek. W piątek się wywaliłem, to już była, był, nie to, że była noc, ale był wieczór, już było ciemno, bo teraz szybko się robi ciemno i się wywaliłem, tak. I to też spowodowane było tym, że na przykład przez weekend dla was nic nie grałem, bo mnie bolała cholernie lewa i prawa noga. I no, no i nie chciało mi się nagrywać, tak, z bolącymi nogami. Ale to już wszystko, myślę, że wróci do normy, znowu będę regularnie starał się wrzucać odcinki, tylko że teraz no będę rzadziej troszeczkę, bo jak mówię, troszeczkę wyluzowałem z kompem. W ogóle muszę jeszcze ten zagrożenie mam, znaczy z polskiego to tam mniejsze, bo 1 na 2 z Polski łatwiej zaliczyć, ale tą matmę, taką mam sukę od matmy, że to jest masakra.
No ale jakoś będę musiał sobie z tym poradzić, jak mnie to bułę dostanie na ryj i się skończy, tak. Żartuję oczywiście. Będę musiał jakoś tam się podlizać. No ale dobra, nieważne. Będę musiał to właśnie zaliczyć. Już niedługo idą święta, będzie troszeczkę wolnego. Mam nadzieję, że spadnie śnieg, co mi pozwoli jeździć na mojej desce snowboardowej, na snowboardzie. Bo jednak ja mówiłem wam w którymś tam odcinku, oho, fajnie, otwierają mnie wyciągi. No tak, mieli otworzyć moją sztuczną naśnieżanie, ale z powodów tego, że stopniał śnieg i nie ma mrozu, a żeby naśnieżać sztuczny śnieg, po prostu musi być mróz, tak? Bo inaczej to się nie otrzyma. To taka ciekawostka dla was, jakby ktoś nie wiedział, jak się tworzy sztuczny śnieg. Po prostu są armatki i one tam podłącza się dostęp do wody, tak? I ta woda jakby się w taki śnieg mokry zamienia i to potem się ubija maszyną. Tak, no, tak to powstaje właśnie. No i nie mogą naśnieżać i przełożyli otwarcie. Bo ja jeżdżę na takim jednym wyciągu zajebisty. Wejdźcie sobie na stoku.info i tam możecie sobie zobaczyć, tam są kamerki na żywo. Ja tam właśnie sobie zawsze jeżdżę. Ale ładny kij. Ładny, prosty i zabójcie, he. Ja sobie właśnie tam jeżdżę. No, mimo że z jednej strony, wiecie, jak spadnie śnieg, to będę się cieszył, ale z drugiej też, że już, no, nie będę mógł jeździć skuterem, tak. Ale jakoś to przeżyję. Ważne, żeby te, kurde, matmy poprawić, no. I ja się teraz wam żegnam.